Cześć, witajcie. Dzisiaj odcinek z kuchni. Być może się nie spodziewaliście, ale mówiłem wam, że nie mam co robić ze szpinakiem. No to widzicie, mam całą miskę. Tu jest prawie 250 gram. I będziemy dzisiaj robili makaron ze szpinakiem. Wczoraj moja mama zrobiła takie krokiety ze szpinakiem, tylko jeszcze trzeba opanierować. Także mam nadzieję, że tym odcinkiem zachęcę was do uprawy szpinaku, no bo jest niesamowicie prosta. A można mieć fajne, bardzo proste też danie. Potrzebujemy szpinak, makaron, który gotujesz sobie teraz. Gotujemy na al dente. Na opakowaniach macie czas, ile gotować. I teraz tak, co jest ważne, to żeby proporcja szpinaku była mniej więcej taka sama jak makaronu w gramach. Czyli na przykład mam tutaj 250 gram szpinaku, to mam 250 gram makaronu się gotuje. Potrzebujemy też trochę śmietanki, 30. Taki jeden kubeczek, on ma o 200 gram. Odrobinkę masła, na którym zaraz zeszklimy sobie cebulę i czosnek. Poleciałem po oliwę, jakąś taką mam z oszołoma, widzę, bo nie wiem czemu się skończyła ta, którą tutaj mieliśmy. Powiem wam, że jak jesteście na wakacjach gdzieś, na przykład nie wiem, właśnie o w Grecji na przykład, zawsze weźcie, kupcie sobie oliwę, coś takiego, przyprawy, jeśli są. Bo to naprawdę ma całkiem inny smak. Wymieniłem patelnię, już włączyłem gaz. No i dodajemy trochę oliwy. Dobra. I teraz trochę masełka. Dosłownie o takie pół łyżki starczy. Teraz bierzemy połówkę cebuli, takiej większej, i kroimy w kosteczkę. Zrobione. No i sytuacja na patelni już dobra. Bo czuję, że jest cieplutko. Także wsypuję cebulkę. Trochę umieszamy, żeby się zeszkliła. No i widzę, że mój makaron już jest. Także odcedzam. Dobra, już mi się cebulka paście. Powoli szkli, zaraz będzie. Więc musimy przygotować czosnek. Obieram sobie i go zaraz przeciśniemy przez praskę. Używamy dwa duże ząbki, ale ja mam malutki, także będą cztery. No dobra, jest ładnie, niektóre się nawet trochę przypaliły. Te, które były drobniejsze, ale dobra, nie ma tragedii. Teraz dodajemy trochę soli i czosnek. Nie mogę znaleźć praski do czosnku, mimo że była gdzieś. Tu, gdzie powinna być, nie ma. Także ja sobie posiekam ten czosnek. A cebulkę dałem na mniejszy ogień, chyba w ogóle zgaszę na chwilę. Dobra, i dodaję. Dobra, także nam się tutaj piści. Bardzo ładnie. No i co? Dodajemy szpinak. Ja lekko sobie go kroję. Ale nie musimy. Tylko to jest ważne, żeby dodać cały szpinak naraz. Dobra, dodajemy. Lekko go tak sobie skroiłem. I oczywiście mieszamy tak przez minutkę, dwie. Żeby on tam gzwień sobie. A w tym czasie makaronik wrócił do garnka. Szpinak wygląda już tak, bardzo ładnie. Prawie go nie ma. A ja może zrobię zdjęcie ładne na miniaturkę. Okej, tak ładnie wygląda. Pora na śmietankę. I teraz trochę mieszamy. I teraz pora na pieprz. Jeśli macie, to możecie zmielić świeżo. No i jeśli uważacie, że jeszcze trzeba, to sól. Dobrze, jeśli macie też parmezan, bo to jest super dodatek do tego dania. Ja akurat nie mam. Być może zamrożony, ale nawet nie mam ochoty szukać. Użyję taką sypkę trochę. No i co do tych proporcji, to wcieram około 70 gram, najlepiej parmezanu. Ja dałem tego serka, ale ładnie pachnie. No to nie było 70 gram, ale po prostu trochę dałem, bo nie mam aż tyle. Zawsze będzie coś. I teraz musimy to zagotować. Wygląda fajnie, a smakuje, powiem wam, jeszcze lepiej. I ten oscypek był super pomysłem. Teraz dodaję makaron i mieszam. Może mi się uda w tej patelni. I gotowe. Nakładamy ładnie na talerz, posypujemy serem i mamy piękne danie i pyszne. Zrobiłem teraz takie zdjęcie, słowo widzę, ale mam nadzieję, że wygląda ładnie. Na dworze chcę do miniaturki. No i co? Jest to danie bardzo proste. Myślę, że każdy da radę zrobić samemu. Dość szybkie w wykonaniu.
bo naprawdę mało kroków, łatwo je zrobić. Wszystko robimy na jednej patelni. No i co? Przede wszystkim zdrowe, bo mamy szpinak. Także bardzo polecam, żebyście robili je w domu. No i widzimy się w następnych filmach. Cześć!